Wódka Buch, a więc połączenie znów destylatu, takiego beer brandu uzyskanego z piwa Buch, z piwa Ale, z suszem konopnym, stąd ona też ma bardzo dużo w sobie aromatu suszu konopnego i rektyfikatu, w tym przypadku żytniego lub jęczmiennego, bo oba tutaj będą doskonale pasowały do właśnie wódki Buch. No, ta wódka jest poza tym, że jest kompletnie inna w smaku niż wszystkie mocne alkohole, bo jest łagodna, bo jest okrągła, bo alkohol jest niewyczuwalny, mimo że jest 43%, to ma kilka takich niezwykle pragmatycznych zalet, bardzo cenionych też w Polsce i myślę, że wszędzie na świecie. No, po pierwsze, można ją pić w temperaturze pokojowej, a nawet trzeba ją pić w temperaturze pokojowej, bo wtedy właśnie te wszystkie aromaty i doskonałość tej konstrukcji, jakość absolutnie tego smaku, ta jego właśnie okrągłość jest najbardziej widoczna w temperaturze pokojowej. Im bardziej schładzamy, tym mocniej widać jest alkohol i taką prostą, podstawową strukturę tego słodu wynikającego z destylacji i suszu. Natomiast im bardziej temperatura wyższa, tym więcej elementów smakowych się pojawia. Po drugie, nie trzeba zagryzać. To jest druga rewelacyjna cecha tego produktu. No i wreszcie trzecia, a to już jest to, co ja Państwu proponuję. Ja tego nie popijam wodą, dlatego nigdy nie mam kaca.